Finally, it's time for a win, huh? Yeah. Three games in a row and... It's impossible. Draws. Yeah. We have to win. And we know what we need to do. Nagraj mnie, żeby ludzie wiedzieli, że ja do tego miejsca przyjechałem, bo tam transfery info wczoraj napisali, że trener Gonzalo mnie wyrzucił ze składu, więc niech wiedzą, jednak jesteś. Niech wiedzą, że jest. Ty wspominałeś, że rok temu w Mielcu coś się działo? Nic, wygraliśmy 1-0, Carlitos bramkę strzelił. Ciężki mecz był. Znaczy ciężki. Głupio to brzmi, no. Ale wiadomo, jak to bywa. Ważne, że wygrany. Nie? Chłopaki? Tak. Tak jest. Zatrzymałem coś pisać przed przyjazdem? Nie, nie. Totalnie nie mam z nim kontaktu, ale ja bardziej tu... wiesz, grałem 4 lata w Mielcu. No jasne, ja widziałem tutaj... właśnie, jak tam ekipa cię witała. Ale tam stoją. A nie, ja tu miałem pasowanie na zawodnika. Grzegorz Lato mnie pasował na zawodnika, mam nawet jeszcze w domu zdjęcie, jak stoję i tam było jakieś pasowanie, dostałem chyba koszulkę ze stali, dużo mam tu wspomnień, podawanie piłek to było, wyprowadzanie, jakie mam zdjęcie z Gettingerem nawet, jak byłem mały, ile miałem, z 9 lat i mam dosłownie zdjęcie, jak było otwarcie nawet galerii w Mielcu, to on stoi obok mnie w koszulce normalnie meczowa, a ja taki malutki koło niego. No, pokazałbym mu, to by się zaśmiał, nie? No to musisz to pokazać. Ale to może do mamy napiszę i prześlę to wtedy. Coś można kombinować z tym, nie? No tak, mega fajnie. No, jestem pod emocją. Inside of this game to win the game. I don't care how, but we must win the game. And I believe in this team. Go, Benjamin! Let's go!
But what hit everyone with that? Hey, what the control! Congratulations, Team Winnie, and I want to give two examples, or even three, of what is to be a team for me. Other guy do the job for two, for the job to be done. Like this man this week. He worked for two because Sebo had health problems, and we kept the same standards. This is the first example. Big thing, big thing. Pan nie rozumie, ale potem... Second example. What happened with the penalty? Eh? Giving the penalty, Joe, to this guy, this little kid that was born in here, and scored many goals for this club, and gets two chances, but the ball sometimes don't want to enter. This goal means a lot to him. And this is another big example of what is to be a team and what is to put the team or even other players first. Because in football we tend to have ego and these things and think about us. And this is thinking about someone else for the team to be stronger. Because as much of you will feel good, the team will be stronger. Second big example. Third example, because can happen to everybody. This guy, that he's the most titled player in the history of the club, ready to come in from nowhere and play the game completely. Guys, we will work to get better. And work to get better is recover the injured players, the sick players, the players that are not here, we must remember them because they always do the job during the week. Special stories happen to special teams. And special teams that are only with special relationships. Okay? Let's think about each other. Let's keep growing. And now, guys, I shut up because it's too much of me and enjoy because it's not easy. Domingo Man! Żeby cały czas pod grą, chcieć przede wszystkim piłkę, przyjmować ją kierunkowo, napędzać akcję i szukać podań do napastnika. Czekaj, to mi zrobi. Take picture with him, because this week is happy. One year he cried, now is happy. Nie, mówiłeś, że taki moment trudny, z jednej strony, że trochę mógłby się zestresować, ale z drugiej strony chyba fajnie, prawda? Kibice motywują, co? Tylko dodatkowo. No na pewno fajny gest ze strony kibiców, tym bardziej, że za dużo tej bramy w tym sezonie nie strzeliłem, więc to dla mnie jest duża sprawa. No gdzieś tam, powiedzmy, na tej liście do wykonywania karnych gdzieś tam jestem zapisany, no, ale na pewno nie jestem pierwszy czy drugi. Z tego co wiem, to Show i też chciał uderzyć, ale tutaj kolega, można go nagrać, fajnie się zachował i mogę mu tylko podziękować, że tak powiem mi zaufał i uwierzył we mnie i strzeliłem bramkę, tak więc na pewno się bardzo cieszę z tego powodu.